Peter Parker z Podlasia! Kolejny niesamowity odcinek! Witajcie w niesamowitych przygodach niesamowitego Petera Parkera i New York Podlasie, czyli Pita Parka. Będzie kontynuował swoją przygodę w Tours War, czyli wojny gangów na Podlasiu. Czy uratuje miasto po raz kolejny? Dowiemy się już dzisiaj w epickim zakończeniu drugiej części DLC Wojny gangów na Podlasiu. A czy wy macie swoje gangi świeżaków? Dajcie znać w komentarzu. Oczywiście dla zasięgu, by wesprzeć Piotera oraz łapkę w górę. A my kontynuujemy naszą przygodę. A jeszcze jedno, zrobiłem oczywiście wszystkie poboczne rzeczy, które miałem zrobić, czyli oczywiście te takie fajne typu znajdźki, przestępstwa, meliny i wyzwania, i odblokowałem jedną misję poboczną. Będziemy mogli pokonać w końcu Screwball, czyli okropną tiktokerkę, która jest nieśmieszna. No, ale zanim to zrobimy, udamy się na misję główną. Zobaczmy, czy jesteśmy w stanie wyposażyć się w jakiś lepszy nowy strój. Oczywiście, że nie, ponieważ nas nie stać, no i jesteśmy w życi, więc Spider-Cop będzie musiał być Spider-Copem, dopóki nie odblokuje sobie nowego stroju. Do boju, Piotr! Walcz! Co my tam mieliśmy w ogóle zrobić? Przyjrzyjmy się. Bar bez nazwy, okej. Okej, wyprzedziłem policję. Sprawdźmy, co tu zaszło. Oj, była gruba impreza z tego, co widzę. Ej, chłopaki! Ale beze mnie! Ale beze mnie zaczynacie imprezę? To nie jest pogrom. Przecież oni nawet bezalkoholowe. No wiecie co, żeby po bezalkoholowym tak... Ale wy jesteście słabi. Zaraz wam Piotr pokaże, jak to się robi, tylko tu wejdę. Halo, barman! Lej kubusia 3%owego. Dzisiaj szalejemy. Kto to zrobił? Juri? Jedna kobieta, myślisz, że wpadła tutaj do tego baru i zrobiła taki pogrom? Matko jedyna, to ja chyba wolę Mary Jane niż tą Juri. Juri, tak? Przyszła z laserowym karabinem, który został... Juri nigdy nie straciła nad sobą kontroli. Może ma okres. O, mój pajączek! Wow, nie wierzę, że to przetrwałeś, mały. To telefon? Nie, wibrator. W ogóle w fajnym miejscu schował tego bota, nie? Nie było szans, żeby ktoś go zdeptał. Dzwoni Vini. Vini. Halo? Gino, gdzie ty się podziewasz? Policjantka rozniosła nam magazyn na trzeciej. Policjantka? Łata nabę, czy jakoś tak. Wszystko jedna... rozwaliła. Jedna kobieta! Zabieramy radnych do Mercy General, a potem przygotowujemy się z ekipą na wieczór. Na wieczór... Przypomnij, co się dzisiaj dzieje? Oberwałeś w łeb, czy co? Wielki finał! Wszyscy mają się zjawić. Rusz tyłek, widzimy się na miejscu. Tak jest, panie kapitanie! Wielki finał. Hammerhead zaplanował coś dla Donów. Muszę wiedzieć co. Powinienem znaleźć Viniego. Muszę dotrzeć do Mercy General na czas. Tak jest, Piotr. Musimy się tam udać, zanim policjantka rozgromi całe miasto. A potem zwali wszystko na mnie, że ej, Piotr, bo to była twoja wina, że żeś nie uratował tego miasta. Tu, gąby! Z drogi! Posterunek. Juri mówiła, że pokaże, co to jest strach. Ale nie to mnie przeraża, tylko jej mina. Widziałem ją u wielu przestępców. Nie widziałeś jej bez makijażu w takim razie. Mercy General, okej. Sprawdzę, kto używał telefonu w ciągu ostatnich 5 minut. Jeśli Vini wciąż tu jest, powinienem go namierzyć. Okej. Chyba. Nie widziałem, że mamy takie technologie. Mam jakieś sygnały, ale muszę się zbliżyć, żeby je dopasować. Okej. Podsłuchujemy teraz kogoś. Chcę odrębnić sygnał. O, ładnie. Nie, to nie Vini. Aha, tak po prostu. Dobra, to szukamy dalej. Więcej kropków, podsłuchujemy biednych Podlasian. No dawaj. Czekajcie, bo spadłem. To nie on, szukamy dalej. Okej, dobra. Może tutaj? Bądź Vinim, bądź Vinim. Bądź Vinim. Nie ten numer, niech to. A, pracę. Tym razem będzie bingo. Skąd wiesz? Niedobrze. No dalej, dalej, na pewno gdzieś tu jest. No to niezłe to bingo. To te lepiej nie. Nie graj żadnej gry. Bieg. Dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, Google Gadget. To on. O, mam. Dziękuję go. Ci, Vini. Thank you. Jest Vini. Lepiej być blisko, ale nie za blisko. Vini. Myślisz, że ci nie widzą? Że Hammerhead szykuje na dziś jakiś finał. Wątpię, żeby chodziło o przedstawienie na Broadwayu czy eksperymentalny performance uliczny. Mamy zdjęcie pięknie. Przydaj się na coś. Mam tylko ciebie. Wsiada do samochodu. No, Don't Shoot Sherlock. Kiepski wybór, Vini. Wiesz, ile to miejsce było warte?
Nigdy nie widzi, prawda? Odkąd Hammerhead porwał Donów, siedzi cicho. To pewnie ma jakiś związek z nimi. Donowie! Muszę się dowiedzieć, o co chodzi. I Madzia! I dorwać Hammerheada przed Yuri. Jedna Madzia i pięciu Donów. Jedna kanapa. Co z tego będzie? Nie wiem, choć się domyślam. Vini, nie lubię pouczać innych, ale bez przesady. Wow! Udawaj, że znasz przepisy. Czy on właśnie rozjechał śmietnik? No to niezły ziomek. Jak on jeździ krzywo, matko jedyna. Tu pewnie Vini spotyka się z resztą. Podsłucham ich. Może poznam szczegóły dzisiejszego wielkiego finału. O nie, oni paczki zamazanu zamawiają sobie. Pocztą polską! Ty, ale niezła obstawa tutaj, jeżeli chodzi o tą w ogóle pocztę polską, wiem, nie? Mogłem zadzwonić. Hej! Chłopaki! No ogólnie to fajnie, żeście się rozstawili, nie? Namierzaj rozmowy, Piotr. Kiedy idziemy na budowę? Później, ma być nastrojowo. Szef to lubi robić show. Daj znać, jeśli zobaczysz Gina, dobra? Mieliśmy się tu spotkać. Cokolwiek planują, wszystko wydarzy się na budowie. Tylko której? Hammerhead ma ich kilka. Dobra, tych musimy wykończyć. O nie, nie mam pułapki akurat. Jak mam ich jak mam ich... A ten snajper skąd się wziął? Co jest? Była jakaś promocja na snajperów? Dziękuję. Tu ich podsłucham? Zaraz. Idziemy gdzieś na wschód czy na zachód? Na zachód, głąbie! Zlituj się! Tak, tak, sorry. Mam problem z uchem wewnętrznym. Ciągle się gubię. Budowa na zachodzie. Cieplej, ale nie gorąco. Muszę słuchać dalej. No daj mi te pułapki, Piotr! Ale bym ich teraz fajnie porobił. Ale na razie możemy to robić po cichu dalej. Gdzie jest Gino? Miał się zająć betonem! Zaczynamy o 21. Nie ma czasu na wpadki! Ogarnę betoniarki. Będą gotowe na 21. Ale impreza się szykuje. Zacznie się o 21. Głowa w betoniarce! Pytanie tylko gdzie? No na budowie, Piotr, to nawet ja zrozumiałem, co oni mówią. Człowieku, przy stacji linii A na 34. Nie, nie jeździ nawet po Manhattanie, co z tobą? Odczep się, jestem z Jersey. A na 34 czaje. Jezu. Plac budowy przy 34. Okej, wiemy wszystko, nie? Dobra, Hammerhead szykuje coś na Donów dziś w Hudson Yards. Lepiej, żeby ci tutaj nie pojawili się tam jako posiłki. Czyli co, muszę ich wykończyć tak czy siak? Naprawdę chciałem ich oszczędzić, ale Piotr nie. Piotr nie odpuszcza. Piotr nie zostawia siatków. No to cóż, no. Życie. Życie jest takie jest po prostu. Papa. Ale bez gadania. No, cichutko. A, zresztą. Jo! Jak on to usłyszeli? Oni byli tak daleko, nie powinni tego usłyszeć. Dobra, naładuję sobie pułapki szybko. Piotr robi po cichu akcję. Ma, pa, pa, pa. Pa, pa. Kop zniszczenia, kop sprawiedliwości, przewrotka. Czegoś tam. I na koniec dostaniesz. A, betoniarkę macie. Zabieram ją do domu. To już wszyscy. Przypomną mi się moje studenckie imprezy. Wielki finał ma się odbyć dzisiaj. Dlaczego mam wrażenie, że to się dobrze nie skończy? No, jakby ci to powiedzieć? Przeczucie, Spider, przeczucie. Okej, czas na show. Zemsta Yuri. Chyba stosownie się ubrałem. Tak, oczywiście. Wyglądasz. Dlaczego Hammerhead nie może być normalnym mafiozem? Wiesz, spokojnie zajmować się gospodarką, odpadami, nosić dresy, jeść dużo klopsów i co? Jakiś czas kantować rząd. Skąd u niego takie wielkie ambicje? Może to przez tę płytkę w głowie. Oby Yuri mnie nie wyprzedziła. Bo on jest bardzo postępowy. Jeśli zmierzy się z Hammerheadem, zrobi coś, czego będzie żałować. Ej, słuchaj, Piotr, policja może użyć broni ostrej, tak, broni palnej, jeżeli ktoś do ciebie strzela, nie? Więc to nie jest robienie coś złego, tym bardziej, że gość morduje innych niewinnych ludzi, prawda? Więc przestańcie być takimi pierdołami totalnymi. Ej, Peter? Cześć, Miles, w porządku? A ten znowu. Kiedy Miles Morales? Czemu pytasz? No tak, nie zajęliśmy się jeszcze pajęczym zmysłem. Dorzućmy to do następnej lekcji. A, jasne. Nie, nic mi nie jest. Jestem w szpitalu. A jesteś co tam w szpitalu? Robi? Jak to? Co się stało? Czy ktoś cię... Nie, 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 nic z tych rzeczy. Właściwie to tak jak wyskoczyłem z mostu. Co takiego? Skoczyłem z mostu. Na główkę? Jak się czujesz? Poczekaj, zaraz po ciebie... Nie, nic mi nie jest. Znaczy, złamałem palec u nogi. W
Wiesz, że nic z czymś takim nie mogą zrobić? Po prostu życzę ci powodzenia. Miles, nie możesz robić takich rzeczy. Teraz to wiem. Szpital na Podlasiu. Może i masz moce, ale nie jesteś niezniszczalny. Zaufaj mi. Z twoimi mocami... nie wierzę, że to powiem. Wiąże się odpowiedzialność. Tak je musisz traktować. Jasne, przepraszam. Będę się starał. Wiem, że będziesz. I widzimy się w weekend na kolejnej lekcji, okej? Okej, dzięki, Peter. Zdrówka, dzieciaku. Z wielką mocą wiąże się wielka odpowiedzialność. Po czym umer, kto to powiedział? Czyli Piotr jak to powiedział, to znaczy, że... O, już niedużo mu życia zostało. Oh my god. Ten Miles to cię wygryzie naprawdę z tego. Pomocy! Interesu. Wyciągnijcie nas stąd! To są Donowie? Chcą ich zabetonować? Ale z was betony! Donowie Magii. Kogo tu mamy? Robal. W samą porę na program. Piotr, mogłeś się skradać bardziej. Program? Oj, to na żywo leci! Jo, dzień streamują! Dobry, Nowy Jorku! Witamy w dzisiejszym programie. W zmianie warty. Co to za kombinezon jest? Leją beton! Kolejny odcinek Boba Budowniczego, tym razem co odcinek z mafią. Pamiętacie, kiedy honor i lojalność coś znaczyły? Czy to chcemy? Kiedy magia budziła strach i szacunek? Dzisiaj stare, dobre czasy wracają! Pomocy! Pomocy! Chętnie bym dołączył do zabawy. Spokojnie. Zobaczymy się już niedługo. A-a. Piotr! Muszę odciągnąć gościa sterującego betoniarką, zanim daleje domów. Jakby to zrobić? O kurde, on szteluje betoniarką, co ja teraz mogę zrobić? No chyba mu walnę po prostu w łeb. Zatrzymana. Na razie. Woo! Wystarczy trzymać ich z daleka. Koniec! Nie ma takiego lania betonu! Nie to tylko ja tak mogę. Kurna, kolejny leje. Zostaw tą betoniarkę, zły, niedobry. Słyszysz? Zły, niedobry. Ty, tam. Nikt nie będzie włączał głowy w betoniarce, znaczy betoniarki nie będzie włączał. Złe, niedobre. Poziom cementu jest niski, niech tak zostanie. Poziom cementu jest niski, o kurde. Dobra, czas użyć mojej maślanki zniszczenia. O nie, jeszcze ci przyjechali. Włączcie betoniarkę. Nie wolno wam uruchamiać betoniarki. Ła, dobra, oni są niebezpieczni. Teraz by mi się ult przydał. Okej, okay, można i tak. A wyłączyli mi. Tak myślałem. Dobra, skurzyliście mnie. Czas uruchomić Spider pajączki. Ciebie wykończymy. Tego też musimy wykończyć, to jak najszybciej. On akurat jest niebezpieczny. A jego się przykleić nie da. On jest tak potężnie głowy. Jak ja byłem w stanie pociągi, kurde, zatrzymać. A nie jestem w stanie tego gościa. Wow! No dobra, jest... Nie! Co mi się stało? Tyłek mi utknął. Ej, jakie to jest trudne, nie? Ej, naprawdę, tu się dzieją straszne rzeczy, ale był na szczęście checkpoint jakiś. Okej. Przemyślmy to. Ale dostaję w ciry. No, na szczęście dali mi te wszystkie zabawki. No to teraz was porobię. Na grobek działa to. Nie wiem dlaczego mogę ich podnosić do góry, ale nie mogę ich przykleić do ściany. Nie, no! Teraz to mnie sabotują moje własne gadżety. Cicho, bądźcie! Ratuję sytuację! Naprawdę, staram się! Mogli się odczepić. No dawaj, dawaj grobek! Soluwa! Dobra, wygrałeś tym razem. Tym razem wygrałeś. Piotr, dawaj. To miasto będzie równie silne jak on. Jak co? Betoniarka znowu działa. Zostawcie tą betoniarkę. Nie, wsparcie. Betoniarki nie da się wyłączyć. Co? Co za bullshit? Nie wierzę, że to robię, ale... Muszę oblepić betoniarkę siecią. Pomóż! Dawaj, zaraz to przeleję. A, czekajcie, bo mi się sieci muszą naładować. Przepraszam. Zajęte. No sieci mi się kończą! O matko... A mama mówiła, pij mleko, będziesz miał więcej cement sieci. Cement zrobione. Mogę dodać cementu odporna do listy cech mojej sieci. A nie wystarczyło ich wyciągnąć z tej dziury? Ej, może ktoś by nam pomógł na dole! Zachowajcie spokój, wyciągniemy was stamtąd. I wsadzimy was do więzienia. Teraz pan wysoki, mroczny i płaskogłowy. Wow. Ale on fajne ciki bliki robi.
Holy shit, co to za Iron Man? Świetnie, Robalu. Wow. Spaprałeś mój wielki dzień, ale przeżyjemy. Występy na żywo. Jak? Projekt Olympus w akcji. Skończyłem go, gdy zabawiałeś się z Donami. Więc to w tym chodzi się w Paryżu w tym sezonie. Ej, ja taki chcę. Ja chcę być takim Spider-Iron-Coxem. Sorry, ale stalowo-szary to nie twój kolor. Staram się tchnąć nowe życie w mafię. To wymaga dalekowzroczności. Teraz będę tu dłużej. Twoje nowe części zostaną tu dłużej, a ty oszalałeś. Ale mu pocisłeś, Piotr. Po prostu nauczyłem się tego i owego o pijarze. To miasto nie traktuje już Magi poważnie. Nie szanuje nas. Ale gdy zobaczy, jak cię przepołowiłem... Nie, nie podoba mi się ten plan. Nie. Czas wrócić do dni świetności. Oh my god, a ci to mu z tyłka wyskoczyli teraz? Co jest? Przemyślmy naszą strategię. Co my mamy? O, na szczęście mamy wszystkie rzeczy. Dobra, atak dronami! Zniszczę was teraz i siecią bombą. Pa! Dobra, musimy zobaczyć na co... Ej, tu się wszystko wali w ogóle. Co to za destrukcja otoczenia? Tego nie było w planach. Okej, on jest totalnie gruby, jego się nie da podnieść. Czekaj. Walnąłem nie jedynem. Kapitan Yuri Watanabe przesyła pozdrowienia. Ta nędzna policjantka nie dałaby nie rady nawet z armią zmieniany. Bla bla bla. O, okej. Okay. On jest gruby. O, Jezus Maria, to będzie bolało. Masz. Ej, no walnąłem ci z czegoś tam. Okay. Co to za Mortal Kombat? Houston, mamy problem. Zostaje... Ała, boli mnie dupa, wszystko mnie boli. Okej, ale elektryczność na niego działa. Dobrze! Niedobrze, bardzo niedobrze. Masz! Dobra, jest! Ej, on jest twardy, naprawdę. No, oczywiście, więcej kolegów. Mam, stalowe jaja. Ała, proszę, nie zabijajcie mnie! Ja nie mam 9 już... O, kurde. Ja nie mam 9 żyć. No i znowu mi ktoś przeszkadza po prostu. Zły, niedobry. No, pokaż, co potrafisz. Takie rzeczy. Okej. Dobra, i finisher jest! Masz to wstęp. Aha, okej, dobra. Nie było tematu. Tylko się nie denerwuj. To działa! To działa! Musiałem tylko wystrzelić 20 sieci. Okej, ale jego to nie denerwujmy lepiej. Nie! Ała! Mnie poskładał! Naprawdę trudny jest. W końcu wyzwanie jakieś. Ej, ale to było niefajne, co? Przestań, bo ja tu fajne kombosy teraz robię. Matryca podniesienia! Elektryczność! Elektryczne drony! Robimy tu remont, mam rozumieć? Chodź tu! Walnąłem nie jeden łeb, ale ty jest jak z kamienia! Dobra, zrobimy tak. To się nazywa zakuty łeb. Głowa nie od parady. O nie, i tyle! To przesada trochę, co? Dobrze! Stój! Aresztuję cię! O, to na pewno robi na nim wrażenie, nie? Może zrobienie z siebie zbrodni przeciw naturze nie było najlepszym pomysłem, co? Stary, a co mówiłem o dalekowzroczności? Stara gwardia jest cierpliwa. Musi wyczekać na odpowiedni moment. Yo! Ej, zabrałeś mi fraga! Co ty? Ej! Jestem po twojej stronie! Nie! Niedobrze. No, bardzo niedobrze. Czyli wystarczył karabin strzelić do niego 2 razy, żeby się poskładał, a ja się z nim klepię 20 minut. Muszę przemyśleć moją strategię. Ostatnim razem mówiłeś coś o strachu. Jak się teraz czujesz? Wspaniale. Podobają mu się takie... Dobra, Yuri!
Wow. Chyba mu trochę twarz przypiekło. Starza się. On ma metalową płytkę w głowie. Zła Yuri. Niedobra Yuri. Nie wolno tak strzelać do ludzi. Ale ona jest wściekła. Ciąg dalszy nastąpi. To jest ten moment, w którym będziemy musieli poczekać do trzeciego DLC, które już wkrótce się pojawi u mnie, tak by the way. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze obejrzymy cutscenkę. New York Medical Examiner. Szkoda, pani kapitan, ale dobrze, że ten potwór nie żyje. On na pewno żyje. Na pewno nie żyje? Aha, nikt nie sprawdził! Boże, co za... Nie wiem, jak, nie... I co, to wystarczy? Naładować mu baterię? Szefie? Oh my god, jaki on jest brzydki! Frankenstein wstał! Oj, oj, oj! No to będzie ciekawie w trzeciej części. Jej, ukończ mi się, ostateczne starcie, gratulacje, udało ci się ukończyć historię Torchwars. Przygoda potoczy się dalej w następnej części. No don't you, Sherlock, fajnie, fajnie. A wiecie co to oznacza? Że Iron Spider Armor został właśnie odblokowany. Nowy kostium. Ej, Cox, pokażcie mi ten Iron Spider. Nawet fajny. Takim się udamy w następnej części. A tego co? Ukończ wszystkie aktywności. Dobra, dawajcie mi tą misję poboczną, bo mi tylko ona została do zrobienia, żeby ukończyć wszystkie. Dawaj mi to! Patrzcie, widzicie? Wszystko zrobiłem. Wszystko. Zostało tylko to jedno do zrobienia. Ale jestem wspaniały! Możecie napisać w komentarzu, że jestem wspaniały. Ja wiem, jestem skromny. Dobra, niszczymy tą TikTokerkę. Dobra! Ktoś tu streamuje? Halo? Sharika, kiedy streamy? Na Twitchu! Otóż nigdy. Nie no, może kiedyś wiadomo. Jeden czy dwa. Okej, teraz chyba tylko wybrać odpowiednie. Wow, ktoś włączył lampę błyskową chyba. OMG, ale miałeś minę! Nie mogłeś zobaczyć mojej miny, bo mam maskę. No tak, to ma sens. Twoja zabawa chodem była urocza. Ale naprawdę myślałeś, że ja, królowa memów, dam ci się złapać tak łatwo? Królowa memów. Miałem cichą nadzieję. Chyba królowa cringe'u. Wiesz, że jestem Spidey fanką numero uno, ale jeśli teraz się spikniemy w realu, jak powstanie trzeci sezon? Może też nie powstać? Nie bądź taki. Na pewno niedługo się zobaczymy. Danej imprezy pożegnalnej. Imprezy? Nie lubię takich imprez. Imprezy niespodzianki są słabe. Proszę takie. Pa. Pewnie się zastanawiacie. A właśnie to chciałem zrobić. Właśnie tak. Nie pozwólcie mu tak dalej, bo będzie robił dalej te swoje dziwne rzeczy. Będzie bolało. Na pewno. Zero litości. Granat leci. O nie. Oddawaj mi to. Aha, nie musisz, dobra, może być i tak. Dobra, walczyłem z bossami, więc was to ja porobię tak, o, po prostu, na śniadanie. A ty, dziadu jeden, strzelasz tutaj za ścianę jak jakiś kamper. Nieładnie tak robić. Oj, zaciągnę cię do łóżka, znaczy co? Ale kombo zrobiłem, nie? Ej, to by było fajne. Na tyle, jeśli chodzi o Screwball. Przynajmniej na razie. I to było wszystko? Tropić albo namącić w czymś więcej. To było to było wszystko? Miasto w 100%. Kostium Spidermana. Spider Clan został odblokowany. I 1500 Wexpa dostałem. Fajnie, to za całe wszystkie DLC co zrobię, to dostanę jeden level, ale super. Pokażmy ten strój. Co to jest?
Piotr z wodogłowiem, nie no, co się stało? Co się stało? Co, jakie on ma nóżki w ogóle? Co to za głowa jest? Nie no, co? Ale on jak z Fortnite wygląda. Ukończyliśmy. Fabuła główna 100%, The Haze, Tours Wars, wszystko 100% zostało nam. Silver Lining. Także w następnym odcinku spotkamy się z naszą Devil May Cry kubitką, siostrą Yuri i będziemy się bawili w ciki bryki. Także trzymajcie się i do usłyszenia już wkrótce. Żegna się z wami Pita Paka z Podlasia. Cześć!